Koniec okienka, Polacy z nowymi klubami. Witamy wszystkich bardzo serdecznie na kanale Piłkarzyki. Jest czwartek, godzina 16. Meldujemy się z nieco innego pomieszczenia. Cały czas w naszym nowym studiu. Próbujemy, testujemy, zobaczymy jak to będzie wyglądać, więc przenosimy do zupełnie innego otoczenia. Tak czy inaczej, pewne rzeczy pozostają niezmienne. Przypominam o możliwości zostania patronem naszego kanału oraz o odwiedzaniu linków w opisie, tam m.in. grupa na Facebooku oraz nasze media społecznościowe. Dzisiejszy materiał rozpoczniemy sobie od informacji, która oczywiście drgnęła sercami kibiców Manchester United już w dniu wczorajszym. Chodzi oczywiście o Bruno Fernandesza. Wszystko najprawdopodobniej jest na dobrej drodze, żeby już dzisiaj pokazany, ukazany był jako nowy zawodnik Czerwonych Diabłów. Testy medyczne to jest w zasadzie tylko jedyne to, co pozostało jeszcze przed Bruno Fernandeszem, a później już seria wywiadów i przeróżnych treści, z których kibice Manchester United będą dowiadywać się o swoim nowym zawodniku. Jakże potrzebnym, patrząc na wczorajszy występ w stylu Jose Mourinho. Można oczywiście o nim rozmawiać, ale to nie jest dzisiejsza moja rola. Do tego będziemy jeszcze nawiązywać. Tak czy inaczej, jeżeli chodzi o zawodników prawie potwierdzonych, to jest jeszcze jedna bardzo istotna informacja, która nas, kibiców polskich, powinna bardzo interesować. Chodzi oczywiście o Krzysztofa Piątka. Zawodnik bardzo bliski przynosi do Herty Berlin, wylądował w Berlinie. Najprawdopodobniej kwota oscylująca w około 30 milionów euro. Dodatkowo pieniądze większe niż będzie dostawał w Mediolanie. Co do samych kibiców Milanu, tutaj oczywiście najlepiej wypowiadzą się oni. Niemniej jednak, jak ja miałbym ocenić tę sytuację z perspektywy takiego hipotetycznego kibica, to chyba nie kręciłbym zbytnio nosem. W obecnej sytuacji, mówiliśmy już o tym na kanale Piłkarzyki, ze Zlatanem Ibrahimowiczem, z odpowiednią dozą zaufania, którą Rafaela Leao darzy również Stefano Pioli, dla Krzyśka po prostu zabraknie miejsca w podstawowych, regularnych występach drużyny z czerwono-czarnej części Lombardii. Co za tym idzie, musiał znaleźć sobie swoje miejsce na ziemi, żeby przed Euro 2020 odpowiednio promować swoje nazwisko. Jürgen Klinsmann i Hertha Berlin są całkiem ciekawym miejscem. Po ostatnich miesiącach, gdzie Salomon Kalou chociażby na szpicy grał, przyda się odświeżenie, przyda się ktoś, kto będzie wspomagał do jego Luke Bakio w tych trafieniach, które ostatnio znowu miały miejsce, więc na pewno do rozwoju jest to całkiem ciekawa, optymalna opcja. Jak już jesteśmy przy Krzysztofie Piątku, to warto powiedzieć o Radosławie Majeckim. Nowy bramkarz AS Monaco, były zawodnik Legii Warszawa, który jeszcze tym zawodnikiem Legii będzie. Do końca tego sezonu, do końca 2019-2020 Majecki pozostaje w stolicy. Będzie rozgrywał swoje spotkania z Elką na piersi, ale gdzieś tam w perspektywie już walka o tytuł bramkarza numer 1 w AS Monaco. To jest całkiem interesujący transfer z perspektywy rozwoju sportowego. Kierunek taki umiarkowany, nie rzucony na głęboką wodę Radosław Majecki. Raczej na taki drobny stawik, na którym będzie mógł spokojnie pokazywać swoje warunki fizyczne, bo temat zdecydowanie lepsze niż obecny numer 1 AS Monaco, czyli Benjamin Lecomte. Dodatkowo, bo można powołać się od razu na te warunki fizyczne, Lecomte to jest około 1,85 m, Majecki 1,93 m, jest zawodnikiem młodszym. Teoretycznie jest w Monaco młody Loic Badiashile, brat Benoît Badiashile'a, czyli środkowego obrońcy znanego z tego, że podpadł kiedyś Thierry'emu Henry'emu, ale to jest piłkarz, który nie powinien zagrozić w żadnym stopniu Majeckiemu. Mówi się co prawda o tym niesamowitym przesycie bramkarzy w Monaco na Lazurowym Wybrzeżu, bo oprócz Lecomte'a Majeckiego czy Badiashile'a jest przecież dwójka weteranów. Jest Subasic i jest Diego Benaglio, ale obaj mają kontrakty kończące się w czerwcu, więc nie powinni stanowić problemu dla młodego Polaka. Trzymamy kciuki za rozwój Radka już po powrocie na Lazurowe Wybrzeże, kiedy ostatecznie zamelduje się tam jako nowy piłkarz od sezonu 2020-2021, ale Lecomte na pewno nie będzie się temu wszystkiemu przeglądał, więc warto zwrócić uwagę na to, jak będzie się kształtować się ta rywalizacja. Teraz transfer, z którego ja jestem niezwykle zadowolony. Chodzi oczywiście o Tomasza Sołczka, filar środka pomocy Slavii Praga. W zasadzie ktoś bardziej defensywny, chociaż ostatnio pod Indrzichem Trzpisowskim ma coraz więcej, czy też miał coraz więcej ofensywnych zadań. Mówię ma, chociaż to jest błędne z mojej strony, bo zawodnik co prawda jest wypożyczony do ekipy Davida Moyesa, czyli do West Hamu, ale definitywny transfer jest na horyzoncie i wydaje się opcją 100%. Co prawda ta kwota, którą ostatecznie West Ham będzie przekazywał za Sołczka Slavii, jeszcze ulegnie drobnym rekonfiguracjom. Obecnie mówi się o 4,5-milionowym transferze, to znaczy to jest kwota, jaką West Ham musiał opłacić Slavii, żeby móc go do siebie wypożyczyć, ale później jest obowiązkowa opcja wykupu Sołczka z Pragi.
I tam dochodzą takie kwestie jak utrzymanie West Hamu w lidze. Jeżeli West Ham się utrzyma, to wtedy pozostała część kwoty, która ostatecznie ma wynosić około 15 milionów euro, zostanie drużynie z Edenu wypłacona. To jest super według mnie opcja nie tylko dla samego klubu, ale przede wszystkim dla samego zawodnika. Tomasz Souček, postać niezwykle pokorna, z odpowiednim poczuciem humoru, świetnie wypowiadająca się w wywiadach, mająca świadomość tego, w jaką stronę powinna zmierzać jego kariera. Nie wiem, nie zliczę ile wywiadów na stronie Slavii, na YouTube'owym kanale Slavii widziałem z Souczkiem przed spotkaniami z ligomistrzowymi rywalami, ale takie wrażenie od razu odniosłem. Dodatkowo informacje, które zawarte są, tutaj akurat przygotowałem wam futbalowa sezona 2018-2019, czyli skarb kibica poprzedniego sezonu Ligi Czeskiej, i Souczek nawet nie widnieje jako jeden z głównych zawodników praskiej Slavii. Wtedy bowiem Tetzl czy Stoch byli kształtowani na takich liderów drużyny. Wiadomo, że sezon 18-19 okazał się fenomenalnym sezonem dla Souczka i od tego czasu mówimy o kompletnej gwieździe czeskiej piłki. To jest nawiązanie do najlepszych czasów tego, co dzieje się z Czechami w europejskim futbolu i być może temat, którym powinniśmy my się zająć z perspektywy polskiej. Ja już niejednokrotnie mówiłem, że Czesi to jest świetny przykład do naśladowania i powinniśmy się na nich wzorować. Zobaczcie, kwestia, strona poświęcona Slavii Praga o Souczku w zasadzie jedyne wspomnienie tutaj, kiedy umiejscowiono go na środkowym defensywnym pomocniku, jeżeli cokolwiek widać. W każdym razie chciałem pokazać wam, jak to wygląda od tej strony typowo czeskiej. Więc szybko, strasznie postępuje rozwój tego piłkarza. W West Hamie myślę, że będzie grał podstawowe role. Powinien przynajmniej, czy to za Declana Rice'a w rotacji, czy to z obok Marka Nobla, czy też za samego Marka Nobla. Naprawdę opcji jest niesamowicie dużo. Mnie tylko śmieszy jedna rzecz, mianowicie w tym wszystkim gubią się Anglicy, którzy sami nie wiedzą, kogo West Ham do siebie sprowadził. Ja wczoraj miałem niesamowitą bekę, kiedy widziałem informacje poświęcone Souczkowi, mówiące o tym, że jest to napastnik. Potem się zweryfikował chyba dostawca źródeł w Sky Sports i ostatecznie zmieniono to na pomocnika. Na początku był jeszcze attacking midfielder, więc kompletnie wszystko mieszają. Oczywiście można odnosić się do Souczka jako do zawodnika ofensywnego w pomocy, ale zdecydowanie więcej ma też walorów w defensywie, co później również dostrzeżono. Tak czy inaczej, generał środka pola Slavii Praga i piłkarz, na którego trzeba koniecznie zwracać w Premier League uwagę. Ale nie tylko West Ham nie próżnuje również ekipa Nuno Espirito Santo. Wolves ściągają do siebie Daniela Podensa. Według mnie wyśmienity, wyrafinowany transfer. 17 milionów funtów około, które musi Wolves zapłacić drużynie Olympiakosu Pireus. Można powiedzieć, że jest to pewnego rodzaju przecena, bo Podens jest stosunkowo młodym piłkarzem. Do 30 jeszcze trochę czasu zostało. Świetnie na salonie pokazowym się wybijał niejako. Mówię oczywiście o Lidze Mistrzów. Starcia z Czweną Zvezdą Belgrad z Tottenhamem pokazały, do czego ten piłkarz jest tak naprawdę zdolny. Z Bayernem Monachium stosunkowo najmniej, ale tam też zadanie było zdecydowanie trudniejsze. Tak czy inaczej, Podens rzucił się oko na pewno w oczy, na pewno wszystkim tym obserwującym to, co działo się z Olympiakosem w Lidze Mistrzów. Ja trzymałem za Olympiakos kciuki z różnych względów i na tego Podensa sobie rzeczywiście częściej rzucałem oko. Z taką rzutkością, z taką dynamiką i nieco większą techniką użytkową niż na przykład Adama Traore, powinien na tych skrzydełkach, czy też będąc bardziej umiejscowionym w charakterze dziesiątki Wolves, robić robotę. Kolejny Portugalczyk, więc ta kolonia, która z sukcesem i z efektywnością jest budowana, nam się powiększa. Mówiliśmy o Majeckim, trzeba powiedzieć jeszcze o dwóch kolejnych nowych zawodnikach Monaco, Tchouaméni i Fofana, czyli dwóch zawodników kolejno z zespołu Girondins Bordeaux i z zespołu Strasburga. To są postacie, które francuski futbol zna nie od dzisiaj. Fofana chociażby, co mi się przypomina, strzelał bramkę AS Monaco, zresztą natrafiłem na nią podczas researchu, przygotowując się do tego materiału. Dwie młode twarze z dużym potencjałem. Tchouaméni to jest w ogóle ktoś, przynajmniej z tego, co ja wywnioskowałem na bazie lektur francuskich mediów na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy, kto jest takim Kamavingą 2.0. To znaczy, może nie ma tak wyrafinowanego potencjału, przepraszam bardzo, jak Kamavinga, ale mówi się o nim równie dużo pozytywnych rzeczy. Nie jest tak dojrzałym zawodnikiem jak na swój wiek, bo to ma miejsce w przypadku Kamavingi, to jest już mój wniosek, ale rodzi niesamowicie spory potencjał. Jeżeli tylko Monaco z Roberto Moreno na ławce trenerskiej odpowiednio zadba o te talenty, to zarówno Tchouaméni, jak i Fofana powinni być sukcesem. Dziwić może oczywiście kwota, bo co prawda kontrakty długie, co jest stosunkowo normalne w przypadku młodych zawodników, o tyle kwoty, no już dość interesujące. Najdroższy transfer w historii Strasburga.
Salzburga, jeżeli chodzi o Fofanę, 15 milionów euro. Tchouameni za 20 milionów euro poszedł, ale on, jakby odnosząc się do tego Kamavingi 2-0 i do tego, że znajdował się na liście Guardiana w 50 najwybitniejszych talentach poniżej 18-19 roku życia, jakiś czas temu ta lista była wypuszczana, bo Tchouameni jest urodzony już w XXI wieku, ile mi pan się myli, to jest albo 2000, albo 2001 rocznik, no pokazuje, że Monaco wydaje pieniądze na młodych i wydaje całkiem duże pieniądze. Zobaczymy, czy uda im się później spieniężyć ich jeszcze bardziej. Szybka informacja z Lyonu uzupełniająca: Bruno Guimaraes ostatecznie nie trafia do Atletico Madryt, chociaż wiele na to wskazywało, że ostatecznie Los Colchoneros przypieczętują transfer młodego Brazylijczyka. Zresztą nawet już niektóre hiszpańskie media deklarowały ten transfer jako niemalże pewny. Ostatecznie Juninho namieszał i Bruno Guimaraes znajduje swoje miejsce w drużynie Olimpiku Lyon. Piłkarz środka pola, ktoś, kto może za Tuzarta wejść do drużyny, kiedy ten ostatecznie odejdzie do Herty. Tak czy inaczej, tego piłkarza również warto obserwować, bo jest spory procent transferu, aż 20%, które zagwarantował sobie jego macierzysty brazylijski klub, więc to oznacza, że ten talent jest naprawdę poważnej wody. Na ten moment kończymy z transferami definitywnymi, przenosimy się do wypożyczeń. Carles Perez nie jest zawodnikiem Barcelony, przenosi się do Romy, do drużyny, która dowodzona jest w całkiem ciekawy sposób ostatnio przez Fonsekę. Jeżeli zaś chodzi o walory tego piłkarza, to na pewno pokazał je w Barcelonie w spotkaniach, kiedy mogliśmy obwiniać topowe gwiazdy Barcy o niedyspozycyjność. Wtedy Carles Perez wchodził i pokazywał się z jak najlepszej strony, jako piłkarz młody, umiejący znaleźć się pod presją, a jednocześnie dograć solidnie rywalowi na stopę. Dobra szkoła techniczna, tutaj akurat nie można mieć większych pretensji do zawodnika Barcelony, bo to w większości przypadków ma miejsce. W Romie powinien wreszcie rozwinąć skrzydła, bo w Barcelonie miałem wrażenie, że cały czas gdzieś tam jego rozwój został przyhamowywany. Ostatnio czytałem sobie wypowiedzi Setiena na jego temat, które dawały do zrozumienia, że raczej Perez miejsca na długo nie utrzyma. Potem nastąpiło oficjalne potwierdzenie i Setien powiedział, że to była wspólna decyzja zarówno jego, jak i klubu. Więc całkiem ciekawe rozstrzygnięcie. Carles Perez, co prawda, na wypożyczeniu znajduje się obecnie do Romy. Niemniej jednak 11 milionów euro w tle, w perspektywie, plus kolejne miliony, które będzie można jeszcze na bazie umowy, którą zawarła Barca z Romą, dokładać do tego transferu Pereza, który będzie wydawał się nieunikniony. Chyba że coś fantastycznego się stanie z jego nazwiskiem i Barca skorzysta z opcji wykupu, wtedy odsprzeda go do Romy i kupi z powrotem do siebie, może wtedy sprzedając go jeszcze komuś innemu za znacznie większe pieniądze. To jest całkiem prawdopodobny scenariusz. Jak już jesteśmy przy włoskim gruncie, to warto wspomnieć, że Suso nie jest zawodnikiem Milanu i są kibice zespołu Rossoneri, którzy na pewno celebrują. Są też tacy, którzy dość mocno są przybici tym transferem, bo uznają Suso za piłkarza, który w tej dobie zawodników przeciętnych, miernych wyróżniał się czymkolwiek, czymś fajnym dla oka, mianowicie techniką użytkową i umiejętnymi zagraniami. Faktycznie to Suso oferował, niemniej jednak jego zjazdy formy z mojej perspektywy były równie spektakularne. Więc jego przejście do Sevilli, do zespołu Ilana Lopetegiego, jest informacją słodko-gorzką. Ostatecznie jednak pieniądze, które będzie musiała przeznaczyć Sevilla na ściągnięcie Suso, mówi się około 20 milionach euro, które miały być wypłacone zespołowi Milanu po 18-miesięcznym wypożyczeniu, to jest chyba całkiem niezły deal. Zobaczymy. Poprawcie mnie, jeżeli się mylę, bo ja przynajmniej na taką kwotę się natknąłem. Jeżeli zaś chodzi o trzeciego piłkarza, o którego wypożyczeniu chciałbym powiedzieć, to jest to Kyle Walker-Peters. Nie znalazł dla siebie miejsca w składzie Jose Mourinho, przynajmniej nie meldował się tak często, jakby sam piłkarz zapewne tego chciał, ostatecznie przenosząc się na St. Mary's Stadium. Czy to oznacza transfer Cedrica Soaresa do Arsenalu? Być może. Soares to jest ktoś, kto budzi uwagę wielu zainteresowanych angielską Premier League od czasu jego burzliwego braku zrozumienia i przejścia do Interu Mediolan, potem powrotu do Southampton. Robi robotę według mnie całkiem niezłą, to znaczy to nie jest piłkarz, który gdzieś tam aspiruje do tego, żeby grać w zespole top 4, do czego zaraz jeszcze nawiążę, ale mimo wszystko nie jest to tak słaby obrońca, jak niektórzy mu zarzucają. Zresztą w pewnym momencie po przyjściu ze Sportingu Lizbona miał taki okres w Southampton, kiedy na tej prawej stronie obrony miał niewielu konkurentów w Premier League ze swojej półki, którzy mogliby mu jakoś gwałtownie zagrozić, jeżeli chodzi o miano tego najlepszego spośród miernych. Więc nie mówię wcale samych złych rzeczy o Cedricu Soaresie, ja przynajmniej nie będę się do tych opinii przychylał. Co do samego Walkera Petersa, według mnie dobra decyzja, tylko rozwój go może czekać pod Hasem Hitlem, który lubi stawiać na młodych, to nie jest według mnie kontrowersyjna teza. Soares zaś miałby trafić do Arsenalu, bo jest podobno nim żywo zainteresowany Mikel Arteta. Kilka milionów, jakie Arsenal miałby za niego
tego zapłacić. Rywa dla Hektora Bellerina, ktoś, kto jeszcze bardziej i jeszcze głębiej zepchnie Maitlanda Nilesa, albo może wypchnie do środka pomocy, bo to jest ta pozycja, na którą Maitland Niles od dłuższego czasu ma ochotę. Na sam koniec tego materiału chciałbym powiedzieć jeszcze o kwestiach nie do końca potwierdzonych. Danny Rose jest o krok, naprawdę mały kroczek od przejścia do zespołu Newcastle Steve'a Bruce'a. Wiadomo, jak to jest z kontuzjami, jak to jest z tą plagą, która nawiedziła Tynan Ware. Powinien czerpać z tego naprawdę dobrymi, solidnymi garściami były zawodnik Manchester United, który obecnie przysiaduje na ławce srok. Jeżeli zaś chodzi o piłkarza, którego również sensacyjnie może dopiąć inny klub z gdzieś tam z środka tabeli, chociaż ostatnio windujący swoją pozycję nieco wyżej, Sander Berg jest o krok od przejścia do zespołu Sheffield United. Piu. To są ciekawe informacje, bo o Bergu mówiło się bardzo wiele pochlebnych rzeczy. Do tego transferu będziemy się odnosić w pozostałych, kolejnych odcinkach Centrum Transferowego, tak więc bądźcie z nami. Za dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Dajcie oczywiście znać w komentarzach, co o nim sądzicie, co sądzicie również o poszczególnych transferach. Niezwykle udanego czwartku i piątku, zależnie od tego, kiedy oglądacie ten materiał, Wam życzę. Do usłyszenia, trzymajcie się, cześć!